Państw, witamy w nowo powstałym serwisie informacyjnym Archer Sport na kanale Archer TV. Dnia 4 marca w hali Łuczniczka w Bydgoszczy odbyła się rekrutacja do Archers, drużyny futbolu amerykańskiego. O miejsce w drużynie mogli starać się zarówno juniorzy, jak i seniorzy oraz cheerleaderki. Od godziny 17 rozpoczął się nabór do sekcji tancerek, a wyglądało to tak. Juniorzy przystąpili do testów o godzinie 18. Weź opowiedz coś, że na linii potrzebujemy 20 kilo linia. Nie, robią i oraz powyżej 100 kilo stoją, robią dziury. A to leci na żywo w TVN-ie? No. A jak to puścisz, to nie jedzie, to nigdzie nie pojedziesz. Ja do nigdzie nie pojedziesz. Pogodynka. A ja to u Kazali mogę pozdrowić. Kazadi ma zabić. Dobrze, na spokojnie. Kazadi pozdrawiam. Patrycję? Patrycję. Godzinę później do testów sprawnościowych przystąpili seniorzy. Oto krótki materiał. We'll be right back.
międzyczasie podczas rekrutacji, a Czesi pokazali kilka świetnych zagrywek. O, właśnie się dowiedziałem, że mamy reportera na miejscu. Arku, Arku, czy dobrze mnie słyszysz? Opowiedz nam kilka słów na temat swojej pozycji. Witam, nazywam się Arkadiusz Stronowski. Jestem zawodnikiem Bydgoszczy Arcim, od 2 lat. Gram na pozycji defensive line. Jest to pozycja bardzo wymagająca ze względu na to, że stykamy się z największymi zawodnikami, jeżeli chodzi o PLF A2. Są to zawodnicy ofensywni, którzy ważą powyżej 100 kg. Naszym zadaniem jest przejście do rozgrywającego, który nazywa się quarterbackiem, oraz robienie tak zwanych dziur dla linebackerów. Zadanie defensu polega na tym, żeby nie dopuścić do przejścia 10 yardów przez drużynę ofensywną. A na temat drużyny ofensywnej wypowie się kolega Jakub. Myślałem, że nic nie będę musiał mówić. Raz, dwa, trzy, Archers! No dalej. Czyli tak, jestem Jakub Baczyński, gram na pozycji fullbacka w ofensie. No wiadomo, od czego jest ofens, od zdobywania punktów, tak? To jest debil. No, to jest nasz łapacz, który nie umie łapać piłek, ale jakoś mu się udaje. Będzie biegał, nauczymy go biegać spokojnie. Jeszcze nigdy nie grałem w futbol. Tak, poza tym, że grała 3 lata w futbol, to nigdy nie grał. Dopiero teraz z nami się nauczy, co to znaczy grać w futbol amerykański. I możemy. I poza tym dowie się, że to nie jest gra dla dziewczyn. Jeżeli jesteś, mogę powiedzieć dwa słowa od siebie. Jeżeli jesteś dorosły, jeżeli jesteś odważny, ważysz powyżej 100 kg, chcesz pokazać, że jesteś twardzielem, masz coś do udowodnienia i chcesz stworzyć z nami rodzinę i zespół, który jest w stanie osiągnąć wszystko, zapraszamy do Bydgoszcz Archers, www.bydgoszczarchers.pl. Raz, dwa, trzy! Archers! To już wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.